to raj dla miłośników rzeczy starych, stylowych i często jedynych w swoim rodzaju. Na takich targach można znaleźć niemal wszystko. Pchli targ jest to kiermasz rzeczy niepotrzebnych i używanych, czyli wyciągamy ze swoich szuflad, kredensów i z piwnicy, strychu rzeczy, które przelegują u nas już za długo i z których nie korzystamy po prostu. Wyciągamy te rzeczy, przynosimy na pchli targ, czyli nie jesteśmy zawodowym sprzedawcą, tylko chcemy rzeczywiście trochę oczyścić w swoim domu. Rzeczywiście, chęć oczyszczenia mieszkania połączona z przeprowadzką była motywacją dla pani Marzeny, aby rozstawić swoje stoisko. Przeprowadzam się niebawem do nowego mieszkania, więc żeby trochę mniej było rzeczy do przenoszenia, to zrobiłam przegląd, więc jest wszystko. Jest zestaw książek, obrazy, ceramiki, także nawet monitor, także jest cały przekrój po prostu. Przed wyprowadzką akurat bardzo dobrze się złożyły terminy, bo mam okazję właśnie też trochę odchudzić zasób rzeczy, które będą przewożone. Pani Joanna z myślą o pchlim targu część rzeczy przywiozła aż z Egiptu. Bardzo ładne ubrania. Mamy też gratisy. To są rzeczy, które są, no nie są pojedynczymi sztukami, więc można je śmiało zabrać do domu i przy okazji rozejrzeć się za rzeczami z Egiptu, kolekcją mody nową, także zapraszam serdecznie. Dla niektórych sprzedawców handel to tak naprawdę sprawa drugorzędna. Liczą się relacje z odwiedzającymi. Cała przyjemność z tych, co sprzedają i tych, co kupują. Cała przyjemność, bo to nie chodzi tylko głównie o handel, a chodzi o to, bo to jest swojego rodzaju spotkanie towarzyskie. A to Odrze jest idealnym miejscem. Jest to miejsce właśnie stworzone i szczególnie nasze podwórko, które nie jest ani za duże, ani za małe, jest po prostu idealne do tego typu akcji. I właśnie tak piękne, nadodrzańskie, wszystko jedno, czy wyremontowane, czy nie, te kamienice sprzyjają dokładnie temu targowi. Pchli targ na wrocławskim Nadodrzu to tylko jedna z tego typu atrakcji. W mieście niemal co tydzień organizowane są podobne przedsięwzięcia. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.